Planujemy przebudować i nadbudować cały ten budynek, czyli część budynku będzie rozebrana, w to część będzie dobudowana nowa jakby część. Po zakończeniu obiektu będziemy mieli około 530 m kwadratowych powierzchni użytkowej i jakieś 3200 m kubatury, także znacznie obiekt się powiększy, będzie unowocześniony, już stworzone będą warunki na miarę dzisiejszych czasów. To będzie obiekt przygotowany tylko i wyłącznie dla strażaków. Wokół tego jeszcze jest planowane to zagospodarowanie terenu wokół tej remizy. Planowany termin zakończenia zgodnie z umową jest 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednakże planujemy to znacznie skrócić z tego względu, że ten zakres nie jest duży i potrafimy to zrobić wiele, wiele szybciej. Samochody, te które są obecnie, wchodzą na styk. Nowych nie było możliwości w ogóle tutaj wprowadzić, to by były małe wozy typowo miejskie i najczęściej bez wody bądź z małą ilością wody. A drugi taki kłopot to przy wydarzeniach na świetlicy różnych społecznych. Bywało często tak, że osoby, które chciały wziąć udział w danym wydarzeniu, w spotkaniu z prezydentem czy z wójtem gminy uprzednio, tak samo szkoła, pamiętam, organizowała wydarzenie na świetlicy, była niefajna pogoda, wtedy trzeba było to w środku zrobić, no osoby chętne nie mieściły się do środka, stały na schodach, stały na zewnątrz. Po przebudowie będzie tego dużo więcej, także nie będzie kolejek, będzie łatwiej się z tego korzystało i tak jak wcześniej mówiłem, to co było problemami, czyli ciasna świetlica, ona będzie teraz dużo, dużo większa, plus dodatkowe pomieszczenia rekreacyjne i na kulturę przeznaczone oraz przede wszystkim większe garaże, wyższe. Przede wszystkim będzie bezpieczniej dla nas, bo w tej chwili mamy ciasno, stopnie po drodze, o które się można przewrócić, w szatni mamy ciasno, się przebieramy, to praktycznie jeden na drugim gdzieś się musimy przepychać między wozami, też jest bardzo ciasno. To po pierwsze, po drugie na pewno bramy będą też inne, będą już nowoczesne, będą podnoszone, to z kolei nam ułatwi wyjazd, czyli będzie szybciej na pewno. A w kwestii przebierania się i dotarcia gdzieś tam do tej szatni wyjścia, to tak samo usprawni czas. Ważna inicjatywa wychodząca od samych mieszkańców i cieszę się, że możemy spełnić ich marzenia. W miejscu remizy, która tutaj od wielu lat funkcjonuje, powstanie taka świetlica, wielofunkcyjny obiekt kultury. W Chmielowicach trochę staraniem samych mieszkańców, bo to oni walczyli o to, żeby projekt dostał dofinansowanie z budżetu obywatelskiego, ale też lokalna rada dzielnicy i budżet miasta do tego wszystkiego się dokłada, żeby w przyszłości w tym miejscu, które no, jest sercem tej dzielnicy, powstał obiekt, z którego będą mieszkańcy mogli korzystać w lepszych warunkach, niż dużo lepszych niż do tej pory. To nasza taka trzecia inwestycja tego typu, bo i we Wrublinie powstała nowa świetlica i całkiem niedawno otwieraliśmy staraniem też społeczności lokalnej na Malinie. Tutaj za parę miesięcy rzeczywiście myślę, że mieszkańcy zobaczą pozytywną zmianę. Koszt niecałe 4 miliony, wykonawca firma Baumar, też lokalna, opolska, wybrana w przetargu, więc to też cieszy, że takie firmy zdobywają kontrakty. No i myślę, że dla samych mieszkańców duża, duża satysfakcja, bo to miejsce zasługiwało na taki solidny lifting, który się zaraz rozpocznie. Projekt był zrobiony jeszcze z Rada Dzielnicy Chmielowice, która funkcjonowała parę lat temu. Aplikowaliśmy w budżecie obywatelskim, dwukrotnie wygrywał w ramach dzielnicy 13. Jeszcze Rada Dzielnicy przeznaczyła też swój wkład w tą realizację. Mieszkańcy Chmielowic i Żerkowic przejawiają wysoką aktywność w działaniach społecznych, za co bardzo serdecznie im dziękuję. Dlatego to pozwala, właśnie ich aktywność pozwala realizowanie takich obiektów. Miejmy nadzieję, że w kolejnej edycji, w której też planujemy tutaj zainwestowanie w dzielnicy Chmielowice, będą tak samo aktywni.